pokażemy na kanale Sweety Kitty, jak upiec babeczki czekoladowo-bananowe. Okej, a jakie są potrzebne składniki? Jajko jedno, pół czekolady, mąki dwie szklanki, cukru pół szklanki, orzeszki pół szklanki, soda oczyszczona jedna łyżeczka, proszek do pieczenia, jedna czwarta szklanki oleju, jedna szklanka czwarki oleju, jedna szklanka mleka i muffinki, banana, siteczko i miseczka, łyżka i widelec, miszka szklana i blaszka do pieczenia. Muffinek, zgadza się, dokładnie. Na początku dodajemy suchych składników, mąki, cukru, proszku i sody. Zacznijmy od mąki. Tak, albo zrobimy po prostu tak, prawda? Ja pomogę. Tak, teraz dosypiemy sodę i proszek, Emelko. Sodę. A potem... Proszek, tak. Wymieszaj delikatnie. I troszkę... I przesiejemy to. O, właśnie. Wtedy mąka będzie puszysta, prawda? Bo napowietrzamy w ten sposób. Pięknie. I teraz jeszcze dodajemy cukier. Dodajemy cukru. Tak. Cukru to będziemy dodawać tak po łyżeczce. Opa, cukru. Zgadza się ślicznie. I jeszcze dodajemy orzeszki. Adasiu, podasz Amelce orzeszki? Pokrojone to? Pół szklanki orzechów posiekanych. Super. I dokładnie wszystko mieszamy. Ekstra. Tak. A teraz połączymy ze sobą wszystkie suche składniki, mokre, przepraszam, składniki, prawda? Mamy drugą miseczkę. Tak, najpierw wrzucimy jajeczko. Przełożymy je pierwsze. Przelej. No dobra, ty chciałaś złapać żółtko, widzę. I przejemy... Białko. Tak, ja biorę. Tak będzie najlepiej, żeby nie wyjąć jakichś grudków razem. Teraz niszczymy to jajko i musimy troszkę tak rozmielić jak na jajecznicę. Tak, i jeszcze w międzyczasie trzeba rozgnieść widelcem banana. Ja to zrobię, bo to będzie ciężko rozgnieść dziecku. Banana. Tymczasem wymieszam. Tak, a Amelka roztrzepie jajko. Bo jajeczko musi być roztrzepane delikatnie. Roztrzepałem już jajko. Tak. I teraz dodajemy? Teraz trzeba dodać olej. Tutaj jest 1/4 szklanki oleju. Troszeczkę, po troszeczku będziemy dodawać. No, można brać wszystko, wiesz? Ale ja podaję po troszeczku, żeby było dobrze widoczne. Zobaczcie, to się dodałam. Powinna mieć właśnie chyba tyle oleju. Już bananek będzie zaraz rozgniesiony, a nawet dwa. Wrzucimy bananki. Wrzucimy się, znaczy bananki. A zobaczcie, jak się teraz zrobiło jajko. Zrobiło się dobrze. Teraz dodajemy banana, a na końcu dodamy mleczko. To trzeba dobrze wymieszać z bananem, no bo banan jest taki. Tak, trzymaj mieszkę na tym boku. Dobrze, i ja teraz sobie to wymieszam. Banana z jajeczkiem i... Ładnie mieszamy. Olejki. To nie jedzcie tego, nie pozwalajcie nikomu. Za chwilkę dolejemy mleko, potem chyba czekoladę i zobaczymy, co się stanie więcej. Dobrze, ja już to wymieszałam. Teraz trzeba dodać szklankę mleka. Szklanka mleka. Tak, mieszamy pięknie. Żeby to się po prostu z tego się ciasto zrobiło. Tak, mieszamy. Nie rozlewamy, nie tak mocno. Musi się po prostu zrobić z tego płynek. Tak. A banan chyba może być w środku. Czemu nie może być banana w środku? Banan może być w środku, będzie go troszeczkę czuć. Dobra,
Dobra. Już jest wymieszane, prawda? No już wymieszaliśmy, co teraz? Tak, i teraz musimy... Czekoladę dodamy na samym końcu, wiecie? Teraz? Teraz musimy przełożyć, ja Ci pomogę, składniki. Do jednej miski. Mokre do suchych, tak. Ale mogę sobie tak po troszeczkę dolewać? Ja będę Ci dolewała, a Ty mieszaj, dobrze? No, mieszamy. Mieszamy, mokre z suchymi. Już. O, pięknie. Pokażmy do kamery, no może na razie jest świetnie. Tak, to wszystko widać. To już pachnie się pięknie bananem i orzeszkami. Tak. A jak wymieszasz, Adaś poda Ci czekoladę do wsypania pod koniec mieszania. Ja sobie, jak pod końcem mieszania sobie dodam czekolady, to będziemy dodawać po łyżce, żeby nie dodać na przykład za dużej ilości. I żeby na przykład jak coś się stało, to dodamy jej. Zgadza się. Staramy się mieścić z ciastem w obszarze miseczki. Tak? Adasiu, podasz Amelce czekoladę. I teraz tak. Będziemy teraz wsypujemy czekoladę, tak. I mieszamy. I mogę teraz miseczkę. Już gdy skończymy, tak. Wkładamy do piekarnika. No. Jeszcze do piekarnika. Tak, ale jeszcze musimy przygotować co, Adasiu? Papilotki na muffinki. Tak. Ja myślę, że Adaś pomoże Amelce wyłożyć foremkę papilotkami. Pięknie. Tylko musi mama potem sprawdzić, czy nie podbiera. Nie wycieramy rączek o sukienkę, pani kucharko. I trzymamy miskę drugą rączką. Tak, Adaś pięknie wykłada, Amelka miesza. I co będziemy zaraz robić? Będziemy nakładać ciasto do... Ja nałożę, a... Tak, troszkę więcej niż pół na papilotkę. Tak, ja pomogę Ci nałożyć, bo to troszeczkę jest po prostu już kapie strasznie. Tak, Adaś już kończy nakładanie papilotek do foremki. Jak widać, niektóre są po czwórne, a nawet i po pięć. Tak, zaraz sprawdzimy, ile foremek się mieści. O, każda jest ukryta. Każda jest podwójna, potrójna albo i więcej. Tak, one są bardzo cieniutkie i nie czuć, prawda, synku? Tak. Właśnie. Nie czuć ile, to tak, nie czuć ile, tak, zgadza się. Chyba waliłeś do tej. Tak, tu było bardzo dużo, okej. Okay. Troszkę więcej niż pół będziemy nalewać tego ciasta. Tak, do każdej foremki. Właśnie jest kapiące, więc ja tutaj naleję tak troszeczkę. Tak, a później ja Ci pomogę. Jeszcze troszeczkę dołożymy tak. No, te też dorosłymi. Tak, z dorosłymi lepiej, tak, bo to tak. Dzieciom jest trudno nałożyć, prawda? Tak. Ja jeszcze sobie założę jedną, a potem mama mi... Tak, a ja mama skończy, to zgadza się. Także nie przewijajcie, bo to też jest takie trudne, więc... Zobaczcie, co się tu za chwilę wydarzy. Tak, będzie zaraz mnóstwo ciasta wszędzie, ale najważniejsze, że będzie najwięcej w papilotkach, prawda? Tak. Dobra, okay. Mamo. Mama mi pokazała taki sprytny sposób, że dwoma łyżkami to się nakłada, bo wtedy mniej kapie. Tak, i łatwiej jest wyjąć takie gęste ciasto z tego, prawda? Z łyżki. No, tak. I wtedy... Też więcej się troszeczkę ciasta nakłada i są po prostu lepsze babeczki, powiem Wam. My kiedyś takie robiliśmy na urodzinach, ale mi się te urodziny nie podobały. Ale teraz widzą na pewno przepyszne te babeczki, prawda? No. Tak, no powiem Wam, że trochę wyszło nam tego ciasta sporo. Chyba będą dwie tury pieczenia tych babeczek. Albo i więcej. Tak. Albo trzy tury. Tak, będziemy musieli chyba tutaj troszkę... zarządzić pieczenie. Tak, będziemy całe dzisiejsze popołudnie będziemy piec. Piec! Chyba będą pyszne. Troszkę dołożymy. Myślę tak, że będą pyszne. I... Tak, myślę... Tak. Możecie też spróbować tego sposobu, bo za chwilę wszystkie babeczki będą wypieczone ciastem. Tak, i piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni i pieczemy
na termoobiegu około 25 minut. A możesz? Ja jeszcze. Tam pokażemy takie foremki, co są takie elastyczne, takie z gumy. Tak, silikonowe. Silikonowe, mięciutkie, tak. I są bardzo fajne. Zostało nam trochę ciasta, no to wzięliśmy trochę ciasta, żeby sobie dodać do takich właśnie foremeczek. Silikonowych. Mamy właśnie taką teraz tutaj deseczkę, żeby ładnie wyglądała. Białą, no i... Będziemy piec po prostu. Będziemy piec. Tak, dwie porcje. A mama pokaże, jak one rosną. Dokładnie. Teraz nalewamy ciasto, już nam zostało mało, więc dwa. Jeszcze zrobimy dwie na końcu, albo mama wszystkie wysprząta. Tam już się chyba nie... Piekarnik nam już się nagrzewa. A my już będziemy je za chwilę wkładać. Zgadza prawda? Się. Dobrze. I tu mamy... Abyś tam coś poprzestawiał? Dokładnie. Nie, nie przestawiałam, tylko zobaczyłam. Dobra. Mamy sześć... Zaczynamy się pieki. Muffinek. I teraz tutaj mamy... Chyba nie się o takie foremki w kropeczki, które... Tak, te są z papieru, nie prawda? Nie da się zwykłe. Tu, by się o taką rozlały. Tak, zgadza się. Dlatego papilotki stosujemy w foremce, prawda? No właśnie. Tak. Zobacz. Przygotowaliśmy tutaj muffinki, pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 25 minut. Czyli już mamy muffinki upieczone. Teraz Amelko... Wyjmuję mamie rękawice. Jedna miękka, jedna taka twarda, to co ja ją bardzo lubiłam, jak byłam malutka. Tą rękawicę. Tak. Na chwileczkę będzie... Bardzo to lubiłam rękawice, prawda? Tak, ale to wykonują dorośli wyjmowanie z piekarnika. I jak, Amelko? Babeczki? Muffinki? Dobrze. Właśnie teraz już wystygły. Jeszcze są gorące, ale musimy zaczekać, aż wystygną. I zobaczcie, jak się pięknie nam upiekły. Tak, czekamy, aż wystygną, prawda? Tak. A później będziemy... I zobaczcie, właśnie teraz już wyjęłam jedną babeczkę i chciałabym ją spróbować, ale jeszcze chwilkę zaczekam, jak wystygnie. Tak, bo jest bardzo gorąco, prawda? Strasznie. Tak, i by nas rozbolał bluszek, prawda? Tak, jaki tu się uśmiech zrobił. Tak, zgadza się. A ta, zobaczcie, wyszła jak czapka krasnala. Gdzie? No ta, czerwonej. No, ta wyszła jak czapeczka krasnala. Zobaczcie, jak ona jest ładnie wyrośnięta, tak, w środku. Tak, pulchniutka w środku, prawda? Czekoladka, orzeszki, fajnie wyszło. Dzieciaki, no i jak Wam smakują? Dobrze. Dobrze? Czuć czekoladę, a orzechów w zero. Naprawdę? No to są bardzo zdrowe, prawda? Ale czuć orzechy takie twarde, ale są... Takie. Aha. Czyli co, jak dzieciakom się podobało, to muszą poprosić rodziców, prawda? Róbcie. Dokładnie. I dostawcie też dużo lajków w górę. I subskrypcji, pa!